środę 5 kwietnia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury świętowano 10. urodziny Liceum Sztuk Plastycznych i Technikum w Cieszynie. Gala była również okazją do świętowania 25-lecia Zespołu Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie. Będą dzisiaj te podsumowania? Będą podsumowania, będą podziękowania, będą nagrody, będą wyróżnienia. 25 lat to i dużo i mało. Patrząc na jakby wiek działania szkół, ale jest się czym pochwalić, bo mamy wystawę na dole przygotowaną, piękną wystawę prac absolwentów naszych uczniów Liceum Plastycznego, także drugą częścią tej uroczystości jest otwarcie wystawy. Rozumiem, czyli to będzie druga część, a kogo dzisiaj tutaj docenicie, nagrodzicie, bo Pani już wspomniała? Tak, no docenimy przede wszystkim nauczycieli. Nauczycieli, którzy pracują najdłużej w zespole szkół, no mają osiągnięcia i wnieśli wiele do tej szkoły, żeby ta szkoła mogła funkcjonować i była tak pozytywnie postrzegana, jak jest. No właśnie, jak przez te 25 lat ta szkoła się zmieniła z Pani perspektywy? Z mojej perspektywy, no powiem szczerze, że ja obserwuję tą szkołę dłużej niż 25 lat, bo jestem jej pracownikiem no, od samego początku. Zmienia się, tak jak zmienia się sytuacja, tak jak zmienia się gospodarka, tak jak zmieniają się potrzeby, tak zmienia się szkoła. Dostosowuje się zawody, dostosowuje się wymagania. To czego Wam w takim razie życzyć? Czego nam życzyć? Sukcesów, dobrych uczniów, bardzo dobrych nauczycieli, żeby ich nigdy nie brakło i nie było, nie musielibyśmy ich szukać. No i następnych 25 lat. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.